Cześć, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed Rivals. Właśnie jestem na początku próby czasowej. Jakiś tam samolot nade mną przeleciał. Jestem w moim Dodge Challengerze. Jeszcze nie odblokowałem sobie nowego samochodu. Zaczynajmy zabawę. Próba czasowa, czyli po prostu ścigamy się z czasem. Mój kolega ma tu czas... jakiś dużo lepszy, minuta 50 chyba 3, jeśli dobrze zapamiętałem, zobaczyłem tylko przez sekundę. Czas do pokonania, żeby w ogóle zaliczyć to wyzwanie, to jest 2 minuty i 30 sekund. Okej, jedziemy sobie skrótami. Wow! Kurczę, milimetry. Oh! No. Jest, udało się. Jakoś wszedłem, ale odbiłem się niefortunnie. Powiem wam, że tym Challenger naprawdę ciężko się jeździ. Kto tam za mną jedzie? Wow. Cholera. Gdzie ja jestem? Ej, tu nie byłem jeszcze bez kitu. Cały czas to mówię. Aldrive, jakiś koleś tutaj. Wow. What the hell, ja robię sobie... Jaki pościg? Ja robię sobie tu próbę czasową. God damn it. Jakiś gracz sobie jechał i po prostu... Policja, która go ścigała, uderzyła we mnie z taką prędkością, że praktycznie nie mogłem nic zrobić. Ale muszę wam powiedzieć, że jeszcze w Rivalsie teraz są lagi. Nie wiem, ja mam raczej dobre połączenie teraz z internetem. I powinno mi to wszystko śmigać, ale naprawdę są jakieś problemy. Może to jest jeszcze wina po prostu tej wersji gry. Mam nadzieję, że to będzie jakoś ulepszone. W każdym razie nie spotkałem się jeszcze... Wow. Nie spotkałem się jeszcze z graczem na multiplayerze, który bym miał po prostu... Nie miałby po prostu lagów, o, może tak powiem. Także jest to mankament. Zdecydowanie wada tej produkcji, ale mam nadzieję, że to zostanie naprawione niedługo. Mamy metę. Piękny czas, wspaniały, zawsze o takim marzyłem. Nie no, tego Challengera będzie trzeba zmienić na coś innego, bo naprawdę jest katastrofa. Fatalnie się prowadzi. Może uda się go jakoś ulepszyć, zobaczmy. Akceptujemy i wchodzimy. Okej. Dostałem ileś tam punktów. Technologia pościgowa. To też przydałoby się kupić, ale na razie tego nie chcę w to się bawić. Ulepszanie osiągów. Zobaczmy. Prowadzenie jest tu naprawdę lipne, ale już mam dosyć dobrze ustawione. Ulepszone może tak. Wiecie co, nie będę ulepszał tego samochodu. Po prostu wykonam te zadania jak wykonam, tak wykonam. A po prostu poczekam do jakiegoś lepszego modelu. A nie wiem, powiedzmy Ford Mustang GT, który ma 1000 koni mechanicznych, albo Corvette. Corvette to jest samochód, na który czekam, jeśli chodzi o ścigantów. I czekam też na samochód Ford GT. Zobaczymy, jak te Ferrari jeżdżą. Aventador, Vanenno. Fujara i P1 to są samochody, którymi chciałbym pojeździć, więc na razie sobie Challengera odpuszczam, jeśli chodzi o tuningowanie, a będę zbierał punkty po prostu, żeby jakiś inny samochód, który po prostu będzie pasował do mojego stylu jazdy, żeby go sobie ulepszać. Więc cóż, zacznijmy, zróbmy jeszcze jakieś zadanko. Co my tu mamy? Lista prędkości, zobaczmy na mapę, co by tu zrobić. Co to jest? Wyścig. Zacznijmy sobie wyścig Sunset Tunnel i... No skąd oni mają takie wozy do cholery? Ja cię nie mogę. A ja mam Challengera i muszę ich wszystkich wyprzedzić. Oh, man. Ale spoko, damy radę. Ponieważ oni nie mają mózgu, a ja mam mózg. Co tu się dzieje? Proszę bardzo, jak pięknie. Challenger naprawdę ciężko się skręca.
Przed chwilą przesiadłem się z naprawdę szybkiego samochodu policyjnego. Muszę wam powiedzieć, że samochody policyjne są znacznie szybsze. O! Przynajmniej te, co są na początku. A później to nie wiem, jak to wygląda. Ale jest tam Bugatti Veyron czy Hennessey Venom, czego nie ma u ścigantów. Wow! Prawie mi się udało dobrze zadriftować. No ale spoko, dajemy radę. Jestem na drugiej pozycji. Wow! Już mi wgrało w ogóle do tej gry znajomych, what the fuck? Znajomych z... Co jest? Znajomych z Origina, kurczę. Ale ciężko się tu przebić. Jak widzicie, wyścigi to nie jest tylko takie jeżdżenie z graczami na singlu, chociaż można tak łączyć. Oh man! Trafienie falą uderzeniową. What the hell? Można się przed tym jakoś bronić? Czyli oni też nas mogą uszkodzić, ci przeciwnicy, dlatego trzeba cały czas się uzbrajać w te technologie pościgowe i nawet na wyścigach napieprzać do nich. Nieźle. Dobra, tym razem ja pojadę sobie skrótem, mam ich gdzieś. Mam nadzieję, że można tu jechać. W ogóle... Można, można, tylko... Dobra, tu jest jump. Średnio mi wyszedł ten skrót, ale jadę dalej i to się liczy. Co muszę zrobić? Muszę ukończyć ten wyścig na pierwszej pozycji. Następny punkt kontrolny za 2 km i to chyba będzie meta, zdaje się, bo już jedziemy ten wyścig dosyć długo. Ale jak ja mam go wygrać, skoro oni mają takie dobre samochody, a ja mam tylko Challengera, który w dodatku prowadzi się jak barka. Jeszcze jest uszkodzony teraz krytycznie. No to idealnie. Dobra, tu jest jakiś fajny skrót. Tu jest jakaś hopka. I o kurczę, tu naprawdę się zajebiście, tak skróciło zajebiście, że pominąłem, a nie, zaliczył się punkt kontrolny, genialnie. Nie mam nitro. O! Ile jeszcze tego wyścigu? 300 metrów, koniec. No kurde, jakie mam wygrać taki wyścig, jak oni są takimi koksami? Jeszcze na ostatniej pozycji, w ostatniej chwili mnie wyprzedził ostatni gnojek. Zajebiście, rozbiłem się. Utracono wszystkie speed points. No nie. God damn it, Challenger, jesteś słaby jak... Przestań. Przestań w ogóle, Challenger. Zmieniam cię na Caymana chyba. Wybór samochodu. Już wolę Caymana niż tego Challengera. W ogóle Cayman ma lepsze przyspieszenie. Chcę go, biorę. Dziękuję. Dobra, bierzemy Caymana. I pojedziemy sobie jakiegoś innego eventa. Co tu jeszcze jest? Wyścig. Last Stallion. Zobaczmy. Okej. Okay. I co my tu mamy? Rozpocznij wyścig. Ścigaj się do mety. Kto tym razem? Znowu Porsche. Ale ja mam teraz Caymana. Pierwszy samochód. I na pewno lepszy. A macie, gnojki. No, teraz możemy jechać, tak jest. Challenger był naprawdę tragiczny, jeśli chodzi o prowadzenie. Poza tym Cayman nawet jest szybszy, jeśli chodzi o przyspieszenie. Także hello! Co się będę męczył? Teraz na pewno wszystko powygrywam. Który jest? Drugi na 4. Tu jest stacja, więc znowu, o Jezu, mogę w nią trafić, Caymana. No nie, no jest bajka po prostu. Ale zdaje się, że Challenger był bardziej wytrzymały, jeśli chodzi o zderzenia. Ale co mi tam wytrzymałeś, jak ja... Nie da mi się nawet dogonić. To jest to. Punkt kontrolny. Jakieś słupki, jakieś pachołki. Ale pięknie, pięknie. Tym samochodem się jeździ po prostu, a nie po bandach. Dajcie spokój, ludzie kochani. Dobra, jadę tym skrótem, trzymać kciuki. Gdzie tu jechać, gdzie tu jechać, gdzie tu jechać? Tu, o tu, o Jezus, wyjechałem. Pięknie. I meta! Oczywiście jest proste, wygrywanie w Caymanie. To jest bułka z masłem. Dobra,
tutaj mamy do naprawiania. Naprawmy sobie samochód. Tak jest. All drive. Co ja mogę zrobić z tym typkiem? Pojazd naprawiony, a co ja tutaj zacząłem? Okej, tu jest jakiś gracz. Jedźmy za nim. Na minimapce on jest zaznaczony większą strzałką. I zobaczmy, jak tutaj wygląda rozgrywka multiplayer przy okazji. Wow. Ale jazda. Wow. Ściga się do mety. O kurde. Jestem w pościgu. Jak gdzieś mnie kurczę dołączyło. God damn it. Nieźle. Nawet nie wiem co i jak. Ale chyba jakiś... Tu jest tak, że jak jakiś gracz włączy gdzieś w moim pobliżu po prostu jakiś wyścig, jakiś event, jakieś zdarzenie, to wtedy wszystkich w okolicy właśnie dołącza do tego jego wyścigu, czy tam pościgu, nie wiadomo co tam włączy. I on jest teraz, zdaje się, przede mną. To są gracze jakby komputerowi, ci tego, którego minąłem. A ten gościu, taki mocarny gracz, prawdziwy człowiek, jedzie gdzieś przede mną. Ja go nie widzę. Widzicie, jest 5 graczy na 4. W normalnej grze single player jest tylko 4 przeciwników. Ale mój Cayman jest naprawdę... Wow, ale dostałem powera, dziękuję. Tylko mój samochód nie bardzo lubi tego typu doświadczenia, bo jest słaby. Ale spoko, jakoś damy radę. Będziemy w miarę postępów w grze ulepszać te wszystkie moje samochody i będę naprawdę mistrzem. Ale zanim tak będzie, to trzeba przejść prawdziwą szkołę życia, prawdziwą szkołę wytrwałości. Tam na dole znowu jest jakiś gracz. Już jest ich coraz więcej. Okej. Dobra. Tu jest jakiś gracz. O Jezus, prawie mnie rozwalił. O, fuck. No nie, no bardzo źle pojechałem. Tutaj był taki piękny skrót przez posterunek policyjny. A ja po prostu pojechałem naokoło i jeszcze tak gówniano to zrypałem. Szkoda, że tu nie jest pokazywana lista, kto uczestniczy w wyścigu. Bo bym wiedział, gdzie jest ten przeciwnik prawdziwy, czyli człowiek. Na której pozycji. I bym wiedział, czy w ogóle jeszcze mam szansę jechać. Nie szansę, tylko sens jechać. Wow! No nieźle, nieźle. No to co, naprawiamy. Ładujemy nitro, pięknie. Jedziemy. Nie wygram tego wyścigu, ale jest naprawdę fajnie. Wiem, że gdzieś tam jedzie człowiek. Chciałbym wam go pokazać. Jest ciekawe, jak to wygląda. Jeszcze nie pokazałem jako tako rozgrywki właśnie online, ale tu zdaje się jest już meta. Ja jadę zupełnie nie wiem gdzie. Na jakiś parking. Jaki skok. O to mi chodziło.